Andrzej powinien być szczególnie zadowolony ze świętego Mikołaja. Piękny. Już? Hej, kolęda, kolęda! Cześć, mamo! Cóż to za kolędnicy odwiedzili mój dom? To nie kolędnicy, ty jak, mamo? Mój syn tak radośnie śpiewa, wracając ze szkoły, to niebywałe. A jaki jest powód takiego szczęścia? Mamo, dzisiaj w szkole był cudowny dzień! Dla ciebie zawsze ostatni dzień przed feriami jest cudowny. Oj, mamo, tu nie chodzi o ferie. Chodzi o to, że dzisiaj w szkole było tak cudownie wspaniale. Była taka znakomita atmosfera. No mówię, mamie, wszystkim się to udzieliło. Ale co się udzieliło? No ta wigilijna, świąteczna atmosfera. I tu, mamo, za naszą sprawą. A nasza pani była z nas tak dumna i zadowolona, że nas na koniec wszystkich wyściskała. Andrzej, spokojnie. Może opowiesz mi wszystko po kolei. Bo na razie wiem, że dzisiaj w szkole było świetnie i wspaniale, ale niestety nie wiem z jakiego powodu. Mamo, posłuchaj, tydzień temu Ania z Majką wpadły na genialny pomysł. No? Wiecie, że za tydzień ostatni raz w tym roku idziemy do szkoły? Niestety dopiero za tydzień. I myśmy z Moniką wpadły na pomysł, jak to zrobić, żeby to już dziś był ten ostatni dzień. No przestańcie się wygłupiać i dajcie nam powiedzieć. Myśmy wymyśliły, żeby za tydzień zorganizować klasową wigilię. To świetny pomysł. Grzegorz zrobi karpia. A Andrzej da uszka do barszczu. Wprawdzie tylko dwa, ale ma takie, że wystarczą dla całej klasy. Daj spokój, Monika. Mówiłam ci, że z nimi nie ma sensu nic robić. Przestańcie się obrażać. Co to pożartować nie można? No mówcie, o co chodzi z tą wigilią. Chodzi o to, żeby ten ostatni dzień w klasie był wyjątkowy. Moglibyśmy ubrać choinkę, albo chociaż gałązkami przystroić klasę. Przecież każdy może przynieść po bombce, jakiś łańcuch, lametę. Właśnie o takie rzeczy chodzi. To robi atmosferę. Jak przyjdą nauczyciele do naszej klasy, to od razu poczują się sympatycznie. Poczują się sympatycznie, ale swoje będą robić. Niekoniecznie. Jeżeli wszystko zorganizujemy tak, jak myśmy z Moniką zaplanowały, to będzie to wspaniały dzień i dla nas, i dla nauczycieli. Słuchajcie, proponujemy każdego nauczyciela obdarować ciasteczkiem z życzeniami, które my za nią przygotujemy. Jakie ciasteczka z życzeniami? Nie wiesz, jak wyglądają ciasteczka z życzeniami? Bierzesz herbatnika, mówisz jakieś życzenie i jesz. Nie o takie ciasteczka chodzi. Ciasteczka trzeba upiec z karteczką w środku. Łamiąc ciasteczko, znajduje się w środku karteczka z życzeniem. Oczywiście w każdym ciasteczku jest inne życzenie. To świetny pomysł. Możemy napisać, czego sobie życzymy od nauczycieli. Nie czego sobie życzymy od nauczycieli, tylko czego my życzymy nauczycielom. Poza tym chcielibyśmy pokazać naszej pani i panu dyrektorowi naszą szopkę klasową. Szopkę klasową? A kto ma ją zrobić? Jak to kto? My, wszyscy, którzy będą chcieli. To co, zgadzacie się na nasz pomysł? Możemy spróbować. Dobra. Ty, na akordeonie będę grał. Świetny pomysł. A z tymi ciasteczkami to pierwszy raz słyszę. Bo myśmy też chodzili z szopką, ale nie po szkole, tylko po blokach. Jak po blokach? No, zbierało się parę osób, między innymi twój tatuś. Przebieraliśmy się za postaci z szopki. Chodziliśmy od mieszkania do mieszkania i śpiewaliśmy kolędy. To ile mieszkań zdążyliście obejść z tą szopką? 2-3 w ciągu jednego dnia? W ciągu jednego dnia to myśmy obchodzili 2-3 bloki. Co też mama opowiada? Przecież taka szopka trwa co najmniej pół godziny. Gdzie? Jak tylko ktoś otwierał drzwi, to my wypychaliśmy tatusia i on zaczynał śpiewać kolędy. A ty wiesz, jak twój tatuś śpiewa. Już po pierwszej zwrotce dawano nam łakocie, jakieś drobne pieniądze, żeby tylko przestał śpiewać. A tatuś jak się uprzytomił, że długo śpiewać. Ha, wtedy znał tylko pierwszą zwrotkę, bo nikt go nie chciał słuchać. To myśmy się jeszcze lepiej przygotowali. Przede wszystkim zadbaliśmy o to, żeby w klasie był świąteczny nastrój. Nie trzeba chyba nikomu.
że najpiękniejszy z wszystkich dni w roku jest dzień Wigilii, kiedy dokoła wszystko ogarnia cudowny spokój. Już na choince lampki się świecą, już się opłatkiem łamie rodzina. Wszyscy siadają przy wspólnym stole. Mama kolędę śpiewać zaczyna. Hej, kolęda, hej, kolęda, słychać zewsząd śpiew wesoły. Czy kiedyś ktoś próbował w tę noc świętą wejść na szkoły? Hej, kolęda, hej, kolęda, szkoła także tym dniem żyje. Chodź do stołu, nie zasiada, chociaż nie je i nie pije. Prezenty na święta pokupowane? Ale gdzieś tam, pani Marysiu, jak zwykle. Wszystko będę kupowała w ostatniej chwili. A wie pani chociaż co komu kupić? Bo ja to nigdy nie wiem. Ja to się nawet nie zastanawiam. Co? Teraz wszystko jest w sklepach. To czy mężowi kupię brązowe skarpetki, czy czarne, to i tak na jedno wychodzi. Tak samo się będzie cieszył. Och, pani to ma dobrze. Mój, jak zobaczy pod choinką koszulę albo krawat, to nawet nie udaje, że się cieszy. Mój to się jeszcze cieszy, jak dostanie mydełko i chusteczki do nosa. Ach, wie pani co, ja to już wolałam tak, jak było kiedyś. Nic w sklepach nie było, to jak się komuś dało w prezencie skarpetki, to cała rodzina się cieszyła, a oglądali tak, jakby były za złota. A teraz człowiek na wymyśle nie wiadomo co, a i tak wszystkim niedobrze. Bo prawdę powiedziawszy, pani Marysiu, tak po sprawiedliwości, to teraz wszyscy idą na łatwiznę. Ach. Ja na przykład w zeszłym roku to dostałam 3 koszule nocne i 4 pary kapci. A po co pani tyle kapci? A co, wyrzucić jak dobre? Chociaż właściwie to ma pani rację, na co mi tyle koszul i kapci. Dam rodzinie w prezencie. Niech się cieszą. Ach, ja to w ogóle nie będę sobie głowy zawracać tymi prezentami. Mężczyznom dam skarpetki, kobietom kapcie i już. W końcu chodzi o pamięć, a nie o wzbogacenie się, prawda? Święte słowa, pani Marysiu, święte słowa. Najważniejsza jest pamięć. Na pewnie. Prawie byśmy zapomniały zrobić sobie kawkę. A, ja o ciasteczkach pamiętam. Klasa już udekorowana. Ciasteczka z życzeniami się pieką. Same się pieką? Tak, same. Ale pod czujnym okiem mojej mamy. Czy chcesz jeszcze coś wiedzieć w sprawie ciasteczek? Nie. Już jestem usatysfakcjonowany. Ale refren pastorałki powinniśmy jeszcze przećwiczyć. Wszyscy go śpiewamy, a nie wychodzi to zbyt trudno. No właśnie, no to przećwiczmy. Ja to przerwę. Po dwóch taktach macie wejść. Po trzech, no dobra. Po dwóch. Mówię ci, mamo, wszystko zapięliśmy na ostatni guzik. O niczym nie zapomnieliśmy. Wszystko przećwiczyliśmy i czekaliśmy na dzisiejszy dzień. I co? Udało się? Jak wyszło? Znakomicie przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Wszyscy nauczyciele byli zadowoleni już. Pierwsza lekcja była wspaniała. Pani od chemii nie spodziewała się, że zastanie tak pięknie udekorowaną klasę. Wszystko jej się podobało. A najbardziej nasza choinka. Potem Monika z Grzegorzem poczęstowali panią ciasteczkiem. Pani przełamała ciasteczko i przeczytała głośno życzenie. Kto zje to ciasteczko, nawet rok nie minie i wakacje spędzi w zamorskiej krainie. Bardzo się pani to życzenie spodobało. Podziękowała nam, a potem przez całą lekcję opowiadała nam różne historie związane ze świętami.
Janeczka były przebojem dzisiejszego dnia. Cieszyły wszystkich nauczycieli. Na przykład pan od matematyki wylosował taką karteczkę. Kto zje to ciasteczko, szczęście wnet go spotka, ani się obejrzy, wygra w totolotka. To może tatusiowi przygotujemy takie ciasteczko na święta? Nie byłby to zbyt dobry pomysł, jeszcze by wygrał i by zaczął naszego malucha przerabiać na Mercedesa. Ty się nie śmiej z naszego Mercedesa. Lepiej mi powiedz, jak pani zareagowała na tę waszą niespodziankę. Była bardzo szczęśliwa. Nie sądziła, że przygotujemy aż tyle niespodzianek. Wśród nocnej ciszy w półmroku klasy obrazy cicho szepczą i ściany. Coś krzesłom, ławki prawią zawile. Nawet kosz w kącie jest rozgadany. O czym tak mówią w tę noc jedyną? Dlaczego cicho nikt nie chce siedzieć? Bo każda ławka, krzesło czy mapa swoją historię chce opowiedzieć. Hej, kolęda, hej, kolęda, słychać zewsząd śpiew wesoły. A czy kiedyś ktoś próbował w tę noc świętą wejść do szkoły? Hej, kolęda, hej, kolęda, szkoła także tym dniem żyje. Chodź do stołu, nie zasiada, chociaż nie je i nie pije. Szczęścia. Proszę sobie jedno wybrać, przełamać i przeczytać życzenie. Ciasteczka szczęścia i w każdym jest jedno życzenie? Tak. No to wybieramy. A może to? Rzeczywiście są karteczki. Co my tu mamy? Kto zje to ciasteczko w porę, wnet zostanie... Dyrektorem! Jedynie wicedyrektorem, no bo dyrektora już mamy. Proszę się nie przejmować, koleżanko, to tylko takie urocze żarty. To może teraz pan dyrektor wybierze sobie ciasteczko szczęścia? Może to najmniejsze? Co my tutaj mamy? Zjedz to ciasteczko, a w czas niedługi od ministra dostaniesz medal za zasługi. No gratuluję, panie dyrektorze, no brawo, dzieci, brawo! Ależ, koleżanko, nie trzeba. To jeszcze nic pewnego. Ładne te życzenia. Skąd je mieliście? Sami je powymyślaliśmy. A że trafiały się same miłe i sympatyczne? No bo takie tylko były. A nie było takich trochę złośliwych? Nie, kto by się chciał tam narażać nauczycielom? W końcu miało być miłość sympatycznie, no ale nauczyciele nie wiedzieli, że są same miłe. Dlatego przy wybieraniu ciasteczek był mały dreszczyk emocji. No ale jeszcze lepsza zabawa zrobiła się wtedy, kiedy zaprosiliśmy naszą panią i Dyrcia do obejrzenia naszej szopki. Szanowne panie, panowie mili, sztukę czas zacząć właśnie w tej chwili. O szkole będzie dzisiejsza szopka. Tyle wam powiem, koniec i kropka. A gdy ktoś siebie w niej zauważa, to niech się śmieje, a nie obraża. Dość już gadania, co śpiewać wolę. A o czym najpierw wiecie? O szkole. Szkoła to nie za...
się tu dostanie. Są tacy, którzy po kątach płaczą, gdy za nas szóstki piątkę zobaczą. Przykładów można tu mnożyć wiele. Nawet w tej klasie jest takie ciele. Choć kujon byku na pamięć wszystkiego, na klasówkach milczał niepomkonego. Szóstkami się chlubi, lecz nikt go nie lubi. Hej, Kolenda, Kolenda! Hej, Kolenda, Kolenda! Drodzy panie, panowie mili, doszliśmy wreszcie do takiej chwili, by mówić o tych, którzy nas uczą. Wiedzą, niczym gęś nas tłuczą. Choć ich lubimy i szanujemy, to jednak swoje zdanie powiemy. Każdy nauczyciel mówi nam bez przerwy, jakie to przez uczniów ma szarpane nerwy. Nam na nerwach gracie, kiedy nas pytacie. Hej, kolęda, kolęda! Hej, kolęda, kolęda! Przepiękne panie, śliczni panowie, czas już na finał, czyli posłowie. Chcę coś miłego rzec tu na sali, byśmy się w zgodzie dzisiaj rozstali.